Kuźwa, lodówkę mi zajebali, a laptop zostawili. Co za skurwysyni. To nie mogli wziąć, nie wiem, tego starego pieca lub nawet regał starej, kurwa. Chujozy jedne. A więc takim trochę nietypowym dziś wstępem witam was na odcinku, gdzie nareszcie wydaje 60 Mafii Solec. Tak, ona jest w dwóch wersjach, czyli sprawna i rozdupcona, tak jak szwager rozdupcył opieniek drzewa, którego tam wyciął. Ale to w filmiku, gdzie właśnie miał wypadek, możecie dowiedzieć się o tym. Na samym początku chcę co powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jest ona ciut, troszeczkę za dużo waży, bo ten modyfikacja waży prawie 30 MB, a powiedzmy, nie wiem, Feldek waży 17, a 80 waży 20, co nie? Dlaczego? Dlatego, że właśnie 60 ma w sobie, w tym całym folderze ma dwa traktory, czyli mamy taką wersję i taką wersję. To są oddzielne wersje, dlatego ona waży 30 MB. Gdyby była w jednej wersji, by ważyło około 15, więc proszę nie hejtować, że kiedyś wydawali mody po 100 MB i PlayZero też wydaje takie modyfikacje. Na start pokażę wam wersję rozdupcono. To sobie zobaczymy błędy w logu. Nawet nie pamiętam, czy są jakieś, bo nie dotykałem się od niej, odkąd Kacper nagrał. Coś mi tutaj wywaliło. Koła, bekon, szkader. Nie, to nie są żadne błędy. Nie, to nie są żadne błędy. Tylko wywaliło, że tam wczytały jakieś te linijki. Luz. A nawet, kto by nie grał na wersji rozjebanej? Proste przecież to, co nie? Właśnie nagrał Kacper odcinek, którym zobaczył, ocenił 60 i wam powiedział. I wtedy podesłał mi co poprawić, poprawiłem i od tamtej pory już się nie dotykałem. I wszystko jest zajebiście w wersji finalnej zrobione. Co jeszcze chcę powiedzieć? To jest modyfikacja, przy której już mi się nie chciało aż tak bardzo siedzieć, co nie? Ona może posiada 14-13 konfiguracji tylko. Tak, żeby, wiecie, możecie z niej zrobić trzy wersje traktorów. 60 z bez kabiny, z kabiną Mafii Solec, z innymi kołami, ale zaraz wam wszystko pokażę. I co tu jeszcze chcę powiedzieć, dodać? Skalowanie wszystko posiada, dobrze wyskalowana jest, dźwięki to samo, wszystko jest super idealnie zrobione. Błędów nie powinno nie posiadać, co nie? Co tam, dobra, przechodzimy. No to tak, z przodu jest konfiguracja zaczep przód, czyli bez zaczepu. Jak to kiedyś ktoś się zdjął. Mamy zaczep, sam zaczep, ale jest właśnie wygięty, jak Andrzej się wpierdolił. Cały wygięty jest. Zaczep z obciążnikami, obciążniki są poprzestawiane też tam, lekko powginane, widzicie. I mamy Mafii Solec, taki to ramę, balast, która filtr się wpierdoliła. Sobie tak zostawię. Obciążniki z tyłu jest bez. I właśnie to nie jest Mafii Solec, bo chyba raczej ten obciążnik jest od Mafii Solec. Ale już przyjmijmy o to, że to są obciążniki, co nie, które sami wybieracie. Ja tylko tak podpisałem, ale to jest raczej źle podpisane, na odwrót. Jest jeden obciążnik, drugi obciążnik, trzeci obciążnik i czwarty obciążnik. Zabrakło jeszcze jednego obciążnika, którego właśnie mi Klimek podesłał, ale zdjęcie jego, ale już nie mam zamiaru tu grzebać nic. Mamy jeszcze konfig maski, czyli bez maski, ale jest pulpit. Wcześniej ten zrobiłem tak, bo tak wiele osób robi, że wycina, jak ktoś robi tu na tych spawach w łączeniu. Sama maska z wgięta, oczywiście widzicie, połamana, trzeba ją klepać, boszem ciąć, klepać. Tu coś się oberwało ze środka w niej. Tu od tej strony jest cała. Sama maska, maska plus klapa, klapa też wygięta. Klapa plus światła, światła nie działają, bo mają porywane przewody i są wygięte. Maska plus grill, grill również tu widzicie, jest też powyginany wszystkie strony. I Mafia Solec, czyli posiada jeszcze te światła tu w środku. Akurat w tej wersji one wypadły, się porywały, ale w wersji zwykłej, niepopsutej, one są działające. To sobie wezmę bez maski teraz, specjalnie. I mamy tak, silnik jest 3P, widzicie? Silnik nie jest mego autorstwa, więc on nie jest dokładnie zrobiony, pod Perkinsa prawdziwego. Model to pamięta pewnie 13 jeszcze. Ale i tak, model jako do traktora posiada dużo poprawek nałożonych. Chociaż skalowanie, czy w ogóle reszta rzeczy. Względem 15 jeszcze lepiej jest zrobiony ten model. Silnik zwykły 3P. 3P naklejki właśnie na masce. Jeszcze jest silnik 3P turbo. I 3P turbo naklejkami. Bez na jest tak, 3P. Tak, tak, tak i tak. Co jeszcze chcę dodać?
Mam dźwięki do 3PK Turbo, ale nie chciałbym się bawić dodawanie ich, więc jak ktoś umie to zrobić, to niech do mnie się zgłosi w wiadomości prywatnej na Facebooku, a z miłą chęcią te dźwięki mogę komuś przesłać. Są zajebiste dźwięki właśnie od Turbo. Ale to już jak ktoś będzie chciał zrobić go. Oczywiście wszystkie zakazy są kategoryczne, wszystkie zakazy jakie tylko są dostępne. I proszę nie wydawać edycji, tym bardziej jakiś tam Mati LS, który już chciał się właśnie do niej dostać i na wszelkie sposoby podobno szukał osoby, która ją dostała na testy. Na testy dostał ją tylko Mafia Solet, sam Kacper i to wszyscy. On ma ją w rzeczywistości, wiedział jak ją ocenić i w ogóle co z niej poprawić. I tyle na ten temat. Konsola odowacza, to jest Tour 1. Tour 1 plus rama. Tour 2 z przewodami, Tour 2 plus rama. Tour 3, oczywiście Tour 3 nie ma konfiguracji bez przewodów, oczywiście ma przewody, plus Tour 3 plus rama. I zaraz wam pokażę jak to jest z tym właśnie z przodem, z zaczepem, bo tu jest... To jest zrobione tak, aby się, nie wiem, jak będziecie chcieli nagrać odcinek z wypadku, to sobie nagrywacie, ale wiadomo, jak to się dzieje z turem, to nie stanie się tak nic zaczepem, bo raczej maska by cała z filtrem by złożyłaby się do środka. Mało ważne. To tak, tur. Tur pasuje od Feldka i od 60, od tura 3 bez 60 z Polish Pack od Karasia. Kabiny. Tak, bez kabiny. Kabina zwykła czeska, oczywiście ta rozdupsona wersja ma dziurę w szybie, też mega autorstwa, ładnie wycięte, zrobione. Aż się dziwię, że mi się to udało tak zrobić. No jak Andrzej przypierdolił, to łeb rozpierdolił. No taka rymowanka. I kabina Mafii Solet, co nie, to tak, właśnie taka jest różnica. Solca kabina posiada wszystkie te halogeny, a czeska jest taka w wersję ubogą, można powiedzieć, jest jedno nalepko. Błotniki, bez płotników, to tak, z przednimi kołami to jest związane. Bez błotników, błotniki metalowe, mafie sole, czyli te kwadratowe, nie wiem jak to nazwać inaczej, i plastikowe. Oraz mamy jeszcze ustawienia kół, czyli R16, mafii solec, czyli takie bardziej pod coś w stylu balonów. Mamy balony, które bardzo dużo osób chciało też. I mamy wspaniały napęd po moich poprawkach. Jest to napęd, który pamiętacie z 15, lecz jest na nowszym modelu. Poprawione ma zwrotnice, tekstury, drążek, dodany w ogóle całkiem inaczej zrobiony tu układ z siłownikiem. Także model w 50 albo więcej procent jest mojego autorstwa. To samo wszystkie opony są też na nowo wyskalowane, wymodelowane, poprawione. Kto widział, to widział na moim kanale właśnie filmik z nimi związany. Drążek jest urwany, oczywiście po wypadku. Lecz napęd działa, bo jest na siłowniku i tu nic nie robiłem, że jest jakoś popsuty. A jak sobie wybierzemy, nie wiem, powiedzmy koła te, do tego te błotniki, to automatycznie też wybierane są błotniki w 4x4. Wybierzemy sobie mafisole z błotniki, to mamy takie żółte, tak, albo plastikowe. To właśnie wszystko jest tu poprawione, żeby nic nie wchodziło w opony, bo też trochę słabo by to wyglądało. Powiem wam szczerze, długo, chociaż długo w tym siedziałem, ale widok na taką 60 chyba jest bezcenny, bo ona ma trochę tu zrobione. Jeszcze mamy tłumiki, bo mamy tak, mamy właśnie tłumik jest wygięty w wersji rozjebanej. Jest wygięta od 55. On raczej jest do turbo, tak to nikt nie stosuje chyba go przy Perkinsie. Mamy 60 krótką, 60 długą, 60 mamy też taką wygiętą, właśnie coś w stylu Mafii Solec. I 60 Mafii Solec, czyli tutaj jest. Dobra, bo tu chodzi o to, że ona jest wygięta na takim stopniu, a Mafii Solec jeszcze bardziej jest wygięta. Bo jak ktoś widział na vlogach, to jego tłumik nie jest w linii prostej, prostopadle, tylko jest odwygięty, dlatego tu jest wersja trochę też bardziej wygięta. Takie chuju muju, ale już kurwa zostało, miałem chyba to raczej usuwać. No to tak wygląda wersja rozdupsona. To sobie już tak zostawię tę wersję, pokażę wam, kupię. To ona kosztuje 20 500. A teraz wam pokażę wersję bez błędów. I jak mówiłem, ta wersja nie posiada żadnego błędu, co nie, widzicie? Jest sześciutka. I na tej pewnej wersji będą wszyscy grali, tamta wersja to tylko będzie pod filmik lub gdzieś postawić coś. I tak standardowo zaczep przód, co nie tylko, że tu już mamy zaczep cały, nie rozwalony nic. Obciążniki, tylnie opony są sobie tak jak w stylu Mafii Solec. Maska też sobie jak w stylu Mafii Solec, z tymi światełkami. Silnik 3P z naklejkami. Konsola ładowacza i właśnie tak jak mówiłem, w tej wersji konsola ładowacza jest prawidłowo zrobiona, jest mój model.
Widzicie, belka, która trzyma konsolę, jest włączona do zaczepu, tak samo i rama przednia. Rama wchodzi w ten balast, czy to ramę na zaczepie. Nie koliduje, ale trochę to pasko nie wygląda. Na co tak napchane tego wszystkiego? Więc ja sobie zrobię konsolatur 2 z hydrauliką, ale bez ramy. Kabina oczywiście ma fisolec. Błotniki też ma fisolec. Ustawienia ku ma fisolec. Tumik. I nie wiem, właśnie teraz mam dylemat, bo Mafia Solec na filmiku, jak go pokazywał, wziął ten tłumik. A ja na jego filmikach, vlogach widziałem ten tłumik i tak wygięty, co nie? No to jest zwykły tłumik, co nie? Prosty, a to jest ta solca wygięta. Nie mam, właśnie mam dylemat, który tłumik jest jego. Ale dobra, raczej chyba ten. Albo coś zmienił, nie wiem. Już ten wezmę. Nie bawiłem się teraz w rejestrację pojazdów, ani w innych dupereli, jak to kiedyś robiłem przy Feltku. Kupię. Nie ma błędów, nie ma. Dobra, to tak wygląda właśnie wersja rozwalona. Kato posiada wszystko ładnie. Halogeny, kogut, światełka, kierunkowskazy, halogeny. Oczywiście świateł z przodu nie ma, bo nie ma maski. A to jest wszystko włączone. Na klawisz lewej myszy mamy otwieraną szybę tylnią. Oraz mamy ustawiane coś. Ustawiane? A, to jest otwierana jeszcze maska, to... Nie, to może do tej wersji przejdę, bo tu będzie lepiej pokazać coś. Wszystkie ruchome dosłownie animacje, jakie są. I ta wersja z geny 15 z farminga ma dodane też animacje gazu nożnego. Jeszcze tego wcześniej nie było. Wentylator. Z tego, co mi pisał i w ogóle rozmawiałem z Kasprem, czyli Maciej Solec, on ma radio i w ogóle głośnik gdzieś indziej przestawiony. Miałem to poprawić, ale to zaraz musiałbym cały model ciąć kabiny, więc tak zostaje jak jest. 9 rano, trochę chujowa pogoda jest, brzydka. Ta 60 trochę brzydko wygląda, ale na innych moich filmikach kozacko wygląda, tym bardziej napęd dodany i tak dalej. To tak wygląda z obejścia dookoła. Pokażę wam teraz właśnie z tym otwieranym. No to tak, na lewy klawisz myszy otwierana maska oraz szyba tył z animacją. Co prawda w 15 była na wsporniku zrobiona. Ale tu już nie ma takich możliwości co do animacji, to zrobiłem ją na zwykłym hydraulice, ale może być. Na prawy klawisz myszki mamy otwierany dach oraz ustawiano sobie gąbkę w kabinie. Widzicie, możemy sobie gąbkę ustawić. Taki bajer, ale raczej kto z tego korzysta, no chyba że w realnym życiu. I no, jak przytrzymamy lewy i prawy klawisz razem myszki, to sobie otwieramy drzwi w kabinie. No, tych animacji otwieranych brakowało akurat w Fertku. I właśnie ona tu posiada w tur dwójka, posiada zaczepy do hydrauliki, w Feltku tego nie ma. Ale to jest wszystko przygotowane, jak kiedyś będę wydał wersję Feltka V1.0, żeby już tu akurat ładnie działało. Tu naniosłem te poprawy. Tam animacje w środku, no wiecie, standardy moje, tak jak przy Feltku były. Tu nic nie będę wielce pokazywał, jeszcze światełka pokażę. Światełka, tak, najpierw mamy tylko te zaciomizgowy, jak one się nazywają. Tu nie jest z przodu. Halogeny przód, halogeny tył, wszystko razem załączane. I poświetlane mamy właśnie te pulpit cały. Nie? Kierunkowskazy też posiadają diodę. I po wejściu ponownie jest dioda ładowania akumulatora. I jakieś tam pierdoły, animacje i tak dalej. Tak właśnie to jest te całe dopracowanie, co ja robię. I w różnych jeszcze jest belka polowa. Właśnie 60. Ona nie posiada żadnych błędów. I to tyle. Co, do czego ona służy? Raczej do tego, jak nie wiem. W realnym życiu często belka służy do tego, żeby cięgna nie waliły o koła. W tym przypadku trzeba je przekręcić, bo tak nie zadziała nam. W tym przypadku możemy ją służyć, nie wiem, coś chcemy podnieść, to na belce sobie możemy podnieść, bo możemy regulować w ten sposób tuz, na przykład coś do góry, czy różne są do tego wykorzystania, ale już mieszę oto. Tak to będzie, tak to właśnie wygląda sobie 60. Mafii Solec. Mam nadzieję, że dużo osób na niej będzie grało. I no i tego. Jeszcze wam pokażę wersję tej 60 całej. Nie wiem, tam sobie kabinę. Nie, patrzcie, tu jest kabina, co nie?
z sześćdziesiątką ma wtedy coś zrobiona szyba i w ogóle tutaj ta taka zasłona jakby, żeby nie wypadł. A w czeskiej zwykłej nie ma tego, tak jak było w oryginale. A jeszcze wam pokażę przewody. Ale to wezmę przewód, nie wiem. Teraz do modpaku pracuję na to dwukółką. Store jest 17, czy tam nie wiem, 19. Lecz ona jest na tamtym modelu, ale na nowo programowana, nowych teksturach. Jak widzicie, nowe światła posiada. Bez klatek, klatka tylko same te rama jej. Boki i tył. Na razie to jest wszystko work in progress. Sobie do modpaku tam coś sklejam. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zwierzęta może przywozić, na niej piki można przywozić, rzeczy, drzewo, pasy też już ma. Jeszcze zostało dodać tylko do niej zboże, a wiem, że pewnie można. Muszę poczepić i zobaczcie, że posiada przewody. Widzicie? Przewody sześćdziesiątka posiada. I jak sobie też tu zapalę światełka, to posiada amulet. Ale to nie tylko mamy taką dwukółeczkę na stanie, bo jeszcze jest wiele, wiele innych modów. Chociaż na przykład, nie wiem, poznaniaka wam pokazywałem, ale jest też broń talerzowa ciekawa. Jest taka, o właśnie czerwona. Z dociskiem, czyli jakieś tam pustaki. Raczej supporek z kamyk lub jeszcze jest wał produkcji sam. Mało kto pewnie widział takie cudo, ale widziałem na agrofoto takie właśnie wały z talerzówki z wałem. I stwierdziłem, że takie coś zrobię. To też wszystko jest w trakcie prac. I prawdopodobnie w modpaku kiedyś się pojawi. Na ten odcinek będzie to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pobierania, oceniania w komentarzu. Jesteś nowym widzem, zasubskrybuj kanał. No i tak, drogie dzieciaczki. Mamy dziś 1 czerwiec. Z tej okazji dostaniecie 60. Tak, to właśnie jest. Tak długo czekaliście, bo to od marca. Chociaż już niektórzy czekali w trakcie wydawania jej na jesieni w zeszłym roku. Już czekali, ale nareszcie dostaniecie na Dzień Dziecka, a macie teraz, jest ten cały wirus, możecie grać na niej w chuj, ciuli, dużo i jeszcze więcej. A, i można ją trochę rozbudować. Na własne edycje też możecie przecież ją sobie edytować. Po to też prowadzę lekcje, na które wszystkich zapraszam, też możecie się wiele rzeczy nauczyć. No, i to co, to wszystko, no, to siema!